Dzień dobry. Który to już powiatowy przegląd stołów wigilijnych? Po raz 16 organizujemy powiatowy przegląd stołów wigilijnych w Jeziorach Wielkich. No, co roku, jak widać, mamy bardzo dużo wystawców stołów przygotowanych przez różne koła gospodyń z terenu nie tylko gminy Jeziora Wielkie, ale też gmin ościennych. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni, że ta tradycja jest podtrzymywana, że ten przegląd cały czas się rozwija i jest utrzymywany na tym wysokim poziomie. Liczymy na to, że w przyszłości będziemy rozszerzać jeszcze o więcej kół gospodyń, które będziemy zapraszać nie tylko z terenu gminy Strzelno, Mogilno, Jeziora Wielkie, ale też Okruszwice i planujemy zorganizować taki przegląd w przyszłym roku na hali sportowej. Być może no, będzie więcej wtedy osób mogło przyjechać i zwiedzić te stoły wigilijne. A jaka tradycja świąteczna jest szczególnie dla Pana ważna? No przede wszystkim, jeżeli chodzi o święta Bożego Narodzenia, najistotniejszą rzeczą jest, aby były osoby najbliższe nam. Myślę tutaj o rodzicach, rodzeństwie, dzieciach naszych, a to jest taka praktycznie, uważam, że to jest jedno ze świąt, które najbardziej jest celebrowane w naszej rodzinie, z tego względu, że wszyscy się spotykamy bez wyjątku, wszyscy przyjeżdżają i to jest takie uroczyste święto. Czy podczas degustacji któraś z potraw przypominała to z Pana rodzinnego domu? Tak, bardzo dużo potraw. Generalnie u nas też taka tradycja jest, że są przygotowywane potrawy. Jest też talerz dla no, zbłąkanego przybysza, czyli dla takiej osoby, która w każdej chwili może przybyć. I te święta, jak tylko pamiętam, od najmłodszych lat w takim samym mniej więcej wymiarze są i atmosferze rodzinnej. Te wszystkie potrawy przygotowuje nasza mama z siostrą. No teraz już jest drugie pokolenie, które pomaga. I myślę, że ta tradycja i przygotowanie tych wszystkich potraw u nas nie zaniknie tak szybko. Wiem, że w wielu domach już się nie praktykuje tego, z tego względu, że tam jest kilka potraw tylko, a u nas nadal jest no, tyle, ile powinno być. Thank you.